Hej, siemanko, jestem Miazga16, witam was dzisiaj w kolejnym filmie na kanale, w kolejnym odcinku z gier mobilnych. Dzisiaj zagramy kolejny raz w grę Paper.io 3, czyli to jest, moi drodzy, kolejna gra właśnie io w 3D, więc zaczynajmy. Dzisiaj oczywiście już nagrywam dla was kolejny film z tej serii. Pomyślałem, że nagram po prostu więcej, żebyście, no, nawet w skin autobus teraz mamy, żebyście, no, mieli więcej odcinków z tej serii na kanale Masakra, ale ten typ mnie prawie zniszczył. Znaczy, to nie jest asta Boże, ta, ten satelita, więc nie muszę się martwić za bardzo o pole, bo zapisze mi się postęp, ale i tak wolałbym no nie przegrywać. Ten skin fajnie wygląda, ten autobus. No tak w miarę realistycznie. W ogóle to jest też Big Ben, widzę, tu się pojawia. Tak, latarnia, drzewa, Big Ben. Jakaś. Co to jest za zwierzę? Wiewiórka. Wiewióreczka, proszę bardzo. I oczywiście ten słynny autobus. Dwupiętrowy, brytyjski. O tak, buścik, proszę bardzo. Buścik. Ale typa załatwiłem. Oczywiście, moi drodzy, klasyczna metoda w grach io niektórych graczy to takie robienie czegoś takiego. No ale takie robienie to jest żałosne. Ja wolę robić tak, o, takie większe pola sobie zaznaczać. Czasem mniejsze, jeżeli widzę, że jakiś bot jest bardzo blisko. Prawie mi się przegrało. No ale tu już nie ma dla mnie przeciwnika. Jak już pierwsze miejsce mam. Dobra, słuchaj, tutaj zaznaczę bardzo duży fragment mapy. Jej, ale duże. Teraz mam pole. To jest oczywiście mapa lód. Tam było widać rożek. Myk. Myk. 15% już. Mało 15%. Ups, zderzyłem się z osobą. Czasami jest to takie tutaj żałosne, że moi drodzy, gdy wychodzicie poza mapę, zderzacie się z typem, no i właśnie. Ja pieprzę. Nowa mapa się odblokowała, ale ja nie chcę na nowej mapie grać. Właśnie to jest też żałosne, że czasami przerzuca was na nową mapę. Jak chcecie kliknąć, chcecie zagrać, no, grać na tej, na przykład, na przykład ja chcę nagrywać tę mapę dla was, to kurde, wrzuca mnie. Znowu typ wszedł we mnie. Bo to jest coś takiego, moi drodzy, że te boty niektóre specjalnie wchodzą w gracza tylko po to, żebyście obydwoje zniknęli, żebyście obydwoje przegrali. No, nie macie typie już. Mapa jest dosyć spora. Może po prostu wydaje się, bo taki dziwny kształt ma. No, teraz to ja wszedłem na czyjąś mapę. No, znowu ta sama reklama. W ogóle to tak jakoś. Albo oni dużo płacą im, żeby tę reklamę pokazywać.
Albo po prostu nie mają za dużo tam no, reklamodawców. Ale też zauważcie dziwną rzecz, że gdy wy sobie chodzicie tutaj, mapę przejmujecie, to musicie zawsze trafić właśnie na bota i bot wam czasami tutaj was zabija. I to tak bezpośrednio, tak od razu. Pach, was nie ma. Dobra, to będę tutaj górę na razie przejmować. O! Ten boost jest naprawdę kozacki, bo możemy bardzo szybko kogoś zniszczyć. Bo ktoś wystarczy, że wejdzie po prostu ten palący się pas i już przegrywa. O, wojna, o nie pomarańczowy, typ wojna. Chciałeś mi przejąć mapę? Już po tobie. Powiem wam, że gra fajna, tylko gdyby nie te glitche, to byłoby lepiej. Jakiś kotek tutaj. O, kotek. Kotek, no właśnie. Ile mam? Prawie 50. O, prawie mi typ zniszczył, ale mogę go zniszczyć? Nie, nie mogę jednak, bo ktoś go zniszczył za mnie. Typ sam się zabił, jeszcze na moim polu. Ups, haha, jest dobra. Kolejny kill. Boże, ile mam tu zabójstw już na tej mapce? No bo typ mi tutaj tak dużo ukradł, to ja się dziwię, że tak nagle mi procenty spadły. Kurde, no zginęłem, no. Jakaś głupkowata
Jurka, no zobaczcie, nawet sporo mapy już przejęłem. No chodźmy w tę stronę tutaj sobie przejmować. Bar 60. Ej, co mnie zniszczyło? Tak nagle zniknęłem. What the fuck? Kolejny glitch? Kolejny glitch? Ej, zobaczcie, w ogóle trudno jest teraz na tej mapce grać, jak to tak glitchuje się wszystko. Respi mnie na środku, no to okej, okay, no już w dupie mam to, że mnie respi na środku. To już mogę sobie podejść gdzieś tam i przejmować dalej. Ale to, że się tak glitchuje, to już inna sprawa. Gościu sobie sam zniszczył pole. Znaczy, w sensie to przejmowanie. Nie, uda się, nie udało się niestety. Ale coś, te podpalanie było coś za krótkie według mnie. Ten odcinek będzie dłuższy, ale tylko dlatego, że się trochę glitchuje ta gra. To trochę bardzo na to wychodzi. Grajmy, no i co, musimy iść znowu kawał mapy, po to tylko, żeby za chwilę tutaj zgliczować się. No super. Gdyby nie te losowe typy tutaj, co się pojawiają, to już bym naprawdę miałbym już to wszystko załatwione, tę mapę, już bym sobie śmigał elegancko na asteroidzie. O Jezu, asteroida, Boże, satelita, nie asteroida. Wreszcie, moi drodzy. Lecimy powoli do 100. No ja pierdolę, no kurwa, po hamówie mi respią tych bot, te boty. Widzieliście? Ten bot się zrespił z dupy. Powinno być to naprawione, żeby bot się respił zupełnie w innej części mapy, a nie tam, gdzie gracz akurat zaznacza pole. A teraz muszę zapierdalać połowę mapy, tylko po to, żeby za chwilę naprawdę się zgliczować. Ach. No teraz to akurat moja wina była. No ale jak mnie znowu zrespi po środku. Ja znowu po środku mnie zrespiło, no. I popierdoliło tych twórców, że tak po środku respi na takiej dużej mapie. No czemu w ogóle się nie zaznacza to pole? Ja zaznaczam pole, co nie? A to się pole w ogóle nie zaznacza. Że w ogóle hit. Hit zasrany. Nie, niebieski masz przejebany już, gościu. Bocie popieprzone już mnie wkurzają te boty. Ach, teraz ja zginęłem. O Jezus, w dupie mam tę reklamę. Na. Już nie będę nic przeklinać, bo już to po prostu jest żałosne, że ze strony twórców, nie wiem, czy twórcy, czy twórców, a bo nie wiem, ilu tych złamasów robiło tę gównianą grę.
Nagle mi się, zobaczcie, zrobię sobie połowę mapki teraz, a nagle magicznie zrespi mi się typek. No czemu się nie zaznacza, co jest z tą grą? No co jest? Znowu widzieliście? Co tu się dzieje? Ta gra jest po prostu posrana. I nie mogę wyjść z tej reklamy, co jest? I muszę czekać do końca tego gównianego filmiku, jak drą mordę. Dopiero teraz mi się X pojawił. Wcześniej się jakoś tak szybciej pojawiał. No dobra, możemy zagrać na satelicie. Wiecie co, już 15 minut. 15 minut gliczowałem się na gównianej mapce. Teraz mam zrobić to. To nie wiem, czy teraz przejdziemy tę satelitę. Tutaj na satelicie jest gorzej, bo tu się bardziej respią. Dobra, tutaj musimy naprawdę po kawałeczku zaznaczać i szybko uciekać. Na szczęście boost tutaj naprawdę daje fajne rezultaty. Boże, te boty naprawdę respią się losowo. Trzeba na to uważać. Ponieważ nie wiadomo, kiedy bot nas dopadnie, w sensie kiedy się zrespi. Mam jedno zabójstwo. Super. No naprawdę przyda się ten boost. Ten boost potrafił uratować dupsko. Typek, tutaj jest ten. Nie jest róż, jak nie. No, można powiedzieć, że róż, bo to kolor podobny do różu. Chciałem powiedzieć przez chwilę karmazyn, ale karmazyn to jest bardziej fioletowy. Może te. Tak, no i to serio, bo powiem tak upierdliwej gry, tak upierdliwych botów w sumie, to nie ma nawet w Harvestio. A pamiętajcie, że w Harvestio były no naprawdę upierdliwe boty. Ups. Mam 30%, nie mogę tego zepsuć. Bo jakiś pomarańczowy zjawił, dobra, ten pomarańczowy to niech sobie tam idzie. To, ale nie tutaj, gdzie mi tutaj, co? Okej, kolejny kill. Jeszcze jeden kill i mamy boosta. Ups. Okej, jest boost. No to lecę w tę stronę. Oczywiście jakiś bot tutaj jest. Okej, już go nie ma. Ups, kolejny bot się pojawił. Zmienić skina, ale nie zmieniłem po prostu. Kurwa, przegrałem, ja pierdolę. No spierdalajcie z tą reklamą. Nie, dobra, koniec tego, skończyło się. Mam już tego dosyć, mam już dosyć tych reklam. Że jeszcze wydłuża mi to film niepotrzebnie. Może nie jakoś długo, ale ten film i tak jest długi, przez te glitche zasrane. No, żeż ty typie, skąd? No widzicie, te boty są naprawdę upierdliwe. Zobaczcie, ja sobie tutaj zaznaczam pole, a tu się zaraz jakiś bot zjawi. O, już się pojawił, no. Jeszcze brakuje w ogóle, żeby ten boost się zbugował. Znaczy, w sumie on się zbugował w pierwszym odcinku, który nagrałem. Tam się nawet ten boost zbugował i to dosyć bardzo. W sensie przez boosta wpadłem pod mapę.
No, typa z pierwszego miejsca rozwaliłem. Nie wiem, bo po co te boty się tak rzucają na. Jak bot ma pierwsze miejsce, to nie wiem, po co on się rzuca już na czyjeś pole, skoro on może paść. Ja to sobie elegancko na razie zaznaczam. Wiecie co, ja idę w jedną stronę, później będę przyjmować tam po lewo, po prawo. Myślę, że to naprawdę nam pomoże. Chociaż tutaj to już bym musiał robić po kawałku. Tu już trochę botów jest. No, już jakiś botek sobie zniknął. Super. O, szybko muszę tutaj się schować. O, szybko. Co jest? Ja wszedłem mu przecież w pasek. Kolejny popierdolony glitch. No nie, no. Może napiszę do tych twórców, bo oni chyba mają gdzieś tu maila jakiegoś, czy jakoś usuną te glitche, czy co, czy tak, bo już ta gra była kiedyś we wczesnym dostępie, tak jak zresztą każda nowa gra IO. I wiecie, jak jest gra we wczesnym dostępie, to Jezu, znowu typek mi wszedł, no. To ma być coś takiego, że gra jest jakby, no, w fazie testów, tam jak ktoś na przykład znajdzie jakiegoś glitcha, to twórcy zazwyczaj proszą, żeby takiego glitcha zgłaszać. No ale tutaj jest już tak normalnie, już bez wczesnego dostępu. Czyli gra jest, no, już dopracowana, w pełni wszystko, super, ale nic tu takiego nie widzę. Wszystko jest do dupy. Kurwa mać, no znowu. Wiecie co, jak teraz mnie wkurwia, to jak nie mogę nic zaznaczyć. Zobaczcie, jak sobie zaznaczyć, znowu jakiś bot się pojawił. Ja pierdolę, dwa boty naraz na polu moim. Szybko. Jest boost, buścik, 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 byk. No właśnie, moi drodzy, o tym mówiłem, że gdzie sobie nie pójdę, to oczywiście bot się musi zjawić. No i to jeszcze złodziej na dodatek. Złodziej pola. Okej, pierwszy kill. Pierwszy kill w sensie, no, do boosta. No, że znowu, po co te boty się rzucają tak? Dobra, mam pomysł, żeby jakoś tutaj to zrobić. W sensie całą machnąć stówkę, całą mapkę. Ale to może być hardkorowy pomysł. Jeździ tutaj. Przy mapie swojej, w sensie terenie zajętym. I co jakiś czas sobie tutaj takie małe kawałki robić. Myślę, że to nam pomoże. Oczywiście. Jezus, czemu oni się tak rzucają na moje pole? Jakby mało mieli dookoła.
Ale możemy zawsze powkurzać tutaj tego czarnego bota, skoro on nam tutaj kradł. To i my mu ukradniemy, o, albo go zabijemy. Jest, boost, ale on, o nie, no to już słabo wykorzystany boost. Tylko w którą stronę teraz iść mapy, co? Może w dół? Wiecie, co jest najgorsze w tej mapie? Znaczy ogólnie w tej grze, że gdy wychodzicie poza mapkę, poza swoją, poza swój przejęty teren, to są boty, które chcą zniszczyć gracza, ale nawet no, jak same mogą przegrać, to i tak wychodzą i tak gracza chcą niszczyć. Razem z graczem no, niszczą się. I tak za każdym razem jest. Właśnie satelity są hardkorowe, bo tu nie można wyjść za długo poza mapkę, bo można paść. No właśnie, ja wjechałem w pasek botowi i nikogo nie zniszczyłem, co za glitch kolejny, no. Ech. Jeżeli chodzi o ilość botów, to więcej botów respi się na satelicie. No nie, dlaczego tych botów się tutaj tyle respi? No, do zasrania tych botów tu jest. Właśnie jakiegoś typa zabiłem, bo miałem podpalony pasek. Znowu bot się zrespił. No, 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 no już. Ci twórcy chyba celowo chcą tutaj wkurzyć gracza, albo po prostu robić to, żeby satelity były naprawdę hardkorowe. No chyba, że glitche są specjalnym dodatkiem do utrudnienia gry, no to ja wtedy rozumiem to. Całkiem ciekawe utrudnienie byłoby wtedy. No cóż, moi drodzy. Kształt mapy naprawdę jest tutaj trudny. W sensie 3D tutaj źle działa. Zobaczcie, że my pod kątem mamy tę mapę teraz. Okej, okay, chciałem bota załatwić, bo mi tam pole kradło, ale no co jest? Czemu się nie zaznaczyło? Myk. Myk, o nie, tu się jakiś bot pojawił, tak z dupy. W sumie jak większość botów tutaj, w tej mapce. Czemu mapa mygała przed chwilą, no o co tu chodzi? Ten niebieski typek zaczyna mnie denerwować. Ten granat bardziej. No idź stąd. Ja nie mogę, no nie. Wiecie co, bardzo trudno jest w ogóle tę mapę przejąć. A w dupie mam, nie będę zaraz nagrywać tej gry, bo... Boże, po co tyle botów na tej mapie jest? Zobaczcie, że nic się nie da zrobić w tej grze teraz. Jezus, spierdalajcie stąd. Jezus, już tak mnie wkurzają te boty. Najgorsze jest to, że boty rzucają się tylko i wyłącznie na pole, które ma gracz. A na inne pole to już nie chce im się rzucać, tym botom.
Szczerze, jeżeli by dobrze wystartować, to się, nie, dużo botów zabijecie na początek, to może wam się uda coś tutaj ugrać. No, można po tak powiedzieć, że mi się teraz udało coś ugrać. Z dupy się kurwa skurwysyny wzięły, no. Ja pieprzę. Widzicie, jakie to jest wkurzające? Dobra, idę w jedną stronę i mam to w dupie. Robię most w jedną stronę, naprawdę w dupie to mam. Bo cokolwiek się w tej grze robi, to się musi zbagować. Macie, macie 50%, macie około 50%, to nagle musi wam obok was pojawiać się tysiące botów. No znowu ten bot się. Szczerze mam myśl, żeby po prostu już zakończyć tę serię i już tego gówna nie nagrywać. Gównie nagra po prostu. Jezus, co tu tyle botów się na tej mapie robi, no? Znaczy na mapie, w sensie na naszym polu tyle botów jest. Dobra, przynajmniej. Ej, co jest? Ej, zgliczowało się znowu. Pole się zgliczowało. Widzieliście takie, jakie kolory były dziwne. I wyć. No i na przykład ktoś się może dziwić, dlaczego tak źle oceniam tę grę. To macie odpowiedź. Glicze. Glicze i jeszcze raz glicze. A w tej grze to normalnie jakaś edycja limitowana gliczy, bo nigdzie indziej takich gliczy nie widziałem w żadnej grze i o. Ups, ty kurde, co tu robisz? Ups, to tutaj się typ jakiś panoszy. Co jest, kurde? Raz, dwa, no co jest, nie mogę zaznaczyć tego pola. To jakiś fiolet jest. Ups, to jest serio hardcore teraz. Raz tu będę, widzicie co? Jest, zabiłem typa kolejnego, wreszcie. Mam tylko 30%, a czuję jakby to było 90 i na przykład jeden ruch i mogę wszystko stracić. Dobra, jako tako mi tu wychodzi. No, powiem wam szczerze, że naprawdę na początku tych botów jest w ciul. Respi się tych botów naprawdę za dużo. Trochę do przesady z tymi botami. Ale jak już tutaj zrobicie sobie 40%, to już jest trochę lepiej. Boże, prawie zdechłem. Masakra, te boty. Może uda się przynajmniej coś tu ugrać, co? Szybko chować się, bo tu jakiś bot mnie chciał zabić.
Te boty to naprawdę tylko mnie chcą zabić. Te bo zobaczcie, naprawdę, bota nigdy nie atakuje, ale bot gracza zawsze. Aha, muszę tego niebieskiego zabić. No cóż, szary typku, muszę cię po prostu ukatrupić. Za to pole, które mi ukradłeś. To jest moje pole. No, żeś ty złodzieju jeden. Po tobie. Boże, na tej mapie jest naprawdę trudno. Kurde, ty dziadu jeden, jak ja cię zaraz zabiję. W sumie trudno będzie cię zabić, bo ty cały czas na mapce, no nie. Jest, wreszcie. Ubiłem typa. I może uda nam się stówę teraz zrobić, co? Jest! Jeżeli teraz się nie zgliczuje nic, no to wygrałem. To co jest? Sam się rozwaliłem, no tak. No to cóż, moi drodzy. Ostatnia próba. Nie, bo taki palec poszedł po prostu. Jezus, ale serio, zobaczcie na to, na start mapy, jak zaczynamy, to respi się tych botów w ciul. Także, moi drodzy, no można powiedzieć, że zaliczyłem mapę, po prostu. Czasami jest tak, że palec wam się prześlizgnie, bo mi się ręce pocą od tych nerwów, od tych gliczy, bo się po prostu zdenerwowałem na tę grę. No to cóż. Myślę, że koniec tego odcinka. Jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę, subika wraz z znaczkiem, napisać fajny komentarz, udostępnić ten film znajomym. Ja zapraszam was na poprzednie filmy, na następne, do następnego, na razie, cześć, hej, hej. Ja tu spróbuję zdobyć tę mapę do końca, bo mi się niestety coś, no glitchy mi się glitchowała gra, więc nie zdobyłem, niestety, w poprzedniej próbie, znaczy poprzedniej próbie akurat mi się spociły ręce, więc nie mogłem za bardzo sterować. Zresztą glitchuje się też przejmowanie terenu. Mi się połowa terenu nie zaznaczała, zaznaczałem połowę, także ja przejmę tę mapę i widzimy się po prostu w kolejnym odcinku z tej gry, tak? Także narazka, elo.